każda lalka ma inną specyfikę obsługi, a to znaczy inaczej się animuje i może dojść do takich dziwnych, śmiesznych rzeczy, jak już mieliśmy tutaj na próbach do czynienia, że tenże kijaszek, o, przepraszam, wypadł był sobie. Oczywiście to się nie może zdarzyć na premierze ani na żadnym innym spektaklu, dlatego trzeba panować nad całą lalką, żeby ją trzymać, że tak powiem, w ryzach. A ten człowiek poszukuje innego człowieka. Ten jest jak gdyby stabilny, stateczny. Stoi sobie, czeka. Natomiast ten jest żywy, jeszcze jest w nim iskra działania, chce kogoś poznać. I na tym chyba polega tekst Becketta, że jest uniwersalny. Spotyka się dwóch starszych facetów. Na bezludziu praktycznie, dlatego że tam nie ma nic. Mówią o tym, kto by tutaj wracał. I oni akurat się spotykają. Tylko pytanie brzmi tak. Czy dwaj ludzie, którzy się spotykają, mogą się ze sobą porozumieć? Jest takie powiedzenie, prowadził ślepy kulawego, prawda? Coś w tym jest takiego, że jeszcze na dystans potrafią się dogadywać na pewne tematy. Natomiast w drugiej części Państwo zobaczycie na premierze, ewentualnie na spektaklu, to nie jest już takie łatwe, bo to jest tylko teoretyczne spotkanie teraz. Praktycznie oni się spotkają w planie żywym. My, jako dwaj aktorzy. I wtedy się okaże, że wyobrażenie o innym człowieku może nagle zburzyć nasze patrzenie na kontakt z tym człowiekiem. Wyobrażenie, a kontakt to są dwie różne rzeczy. Muzyka! A więc to jest jeden! Nareszcie! Zazwyczaj we wszystkich sztukach staram się wejść w postać, którą mam grać. To jest akurat niewidomy, który stracił wszystko chyba, oprócz z tego instrumentu, który ma i nie wie, gdzie jest, w jakim czasie jest, czy jest zima, czy lato, czy dzień, czy noc. Po prostu tak jakoś tam jeszcze funkcjonuje i spotyka nagle drugiego człowieka. No i to jest też takie ciekawe zdarzenie, bo okazuje się, że jeden i drugi są upośledzeni troszeczkę, prawda, jakoś tam w jakiś sposób przez życie. I teraz ich spotkanie, jak się skończy, jak się zakończy, czy dogadają się, czy pomogą sobie, czy jest taka szansa, tego nie wiadomo. We wszystkich tych trzech częściach, które są, to lalka tu osabia w ogóle człowieka, prawda, jego kondycję i cała uwaga i tak samo tych dwóch panów prowadzących, manipulatorów, jest skupione na tej postaci, czyli na tym człowieku. I myślę, że to jest taki stan skupienia i dla widza o tyle jest to, tak zakładam, atrakcyjne, że widz jest o wiele mądrzejszy od tego bohatera. On widzi jego działania, jego zmagania się z różnymi rzeczami, które go zaskakują i tak dalej, i tak dalej. I ciągle jest tak jak my, że ma na coś wpływ, że on
od niego zależy, prawda, pewne rzeczy, że on może podjąć się jakiegoś zadania, tego trudu bycia, zmagania się z rzeczywistością, a jednocześnie widz widzi, że on jest manipulowany. Do kogo jest skierowany? Do wszystkich. No, nie ma tutaj jakiegoś szczególnego adresata. Jestem bardzo ciekawy, gdyby to dzieci zobaczyły. I gorąco zachęcam, żeby przyjść z dziećmi. Premiera jest przewidziana na sobotę, na godzinę 17:00.